No, jesteśmy pod mostem. Ma pod mostem wantowym w Gdańsku. Mamy taki most wantowy, jeden, nad Wisłą. Tutaj jest niedaleko Marine Projekt LTD, dźwig. Konrad, Goliat. No bo tu kiedyś była stocznia imienia Konrada. Tu proszę bardzo, tutaj mamy most opisany różnymi graffiti. A tu proszę Państwa się buduje statki, bo to jest stocznia. Nazywała się kiedyś Konrada Korzeniowskiego, dzisiaj jest Martin Marine. Też tu żaglownia jest, chciałem powiedzieć. No ale jesteśmy na stokach, Gdańsk Stogi i most wantowy. Tutaj mamy, zaraz pokażę go z boku, bo tutaj mamy kraj jeszcze, bo dzisiaj proszę Państwa już mamy 11 niedziela. No dziury, wykroty tutaj trochę powymywało. No i tutaj proszę Państwa jesteśmy przy moście. Byliśmy pod mostem, teraz jesteśmy obok mostu. Tutaj mamy lindę. Tutaj jest most wantowy. Tak wygląda ten most wantowy. I tam jeżdżą samochody. Tutaj specjalna konstrukcja do konserwacji mostu. Można prawdopodobnie ten cały most objechać tym rusztowaniem. Tam słońce jeszcze świeci. No a my tu idziemy koło tych wykrotów. Takie wykroty są przy samym brzegu. I widać te kry lodowe. Nawet już nie ma tego lodu, bo to było całe. Niedawno minus 18 stopni było w Gdańsku, to zamarzało wszystko. Ale teraz tylko kra pływa pod mostem. Proszę Państwa, tam mamy drugi most, niedawno zbudowany, kolejowy. Chciałem powiedzieć, że tu kiedyś był most kolejowy, ale obrotowy. Stary most niestety rozebrali go, był zabytkowy most, który się obracał, kolejowy. Teraz mamy taki, jaki mamy, nowoczesny. No a tam stoi statek Lady Pepette. No, wyciągnięty na brzeg. Może popłynie niedługo na wiosnę. Obadamy. No i tak wygląda pod mostem. Obok mostu. Tutaj mamy taki krawężnik, prawda? O, proszę bardzo, idziemy tutaj stromo. Tutaj jest taki wbity pal, a z tego pala jeszcze wyrastają drzewa. Zadomowiły się. No i tak wygląda tutaj teren wokół mostu. Tam jest jedna stocznia, tutaj to jest stocznia taka rybacka, się mieści niedaleko. Obok, tam widać za tamtym mostem, też jest stocznia. No i słońce zachodzi właśnie. No. I most wantowy. Gdańsk ma taki jeden most wantowy, chciałem powiedzieć, podwieszany pod linami, na linach. Idziemy dalej. No. Idziemy dalej. Słychać ten klekot, jak samochody przejeżdżają po moście. No tak to wygląda dla Was specjalnie spod mostu. Redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Sławomir Ziemiński spod mostu wantowego Gdańsk Stogi tym razem. Dziękuję. Miłego dnia dzisiaj życzę. 2018 rok. 11 marzec. Dziękuję.